kolejnym odcinku programu High Five. Dziś będę jeździł Audi RS3 o mocy 400 koni mechanicznych z bardzo nietypowym gościem. Mój program od zawsze był apolityczny i dziś też taki zostanie. Wywiad z Januszem Korwin-Mikke nie o polityce, tylko o życiu, o motoryzacji, o biznesie może. Wszystko oprócz polityki, bo polityki nie ruszamy. Ja chcę zobaczyć, jakim pan Janusz jest człowiekiem, a nie politykiem. Zapraszam do oglądania. Za mało miejsca, co? Za mało miejsca. Może pan odsunę? Można. Dobra. Małe te auta teraz produkują? Tak, bo to wszystko dla Japończyków, no to główny, i Chińczyków to główny rynek zbytu. To... Audi też? Audi sprzedaje do Chin. A wie pan, co to dokładnie za model samochodu? Nie. I lepiej. Niemożliwe, pan Korwin zapina pasy. Bo co? No bo nie, jeżeli pan nie wymaga, to ja nie muszę. To może pan zapiąć. Nie, nie mogę, bo mam złamane żebro, nie mogę. A to już od pana zależy, nie ma problemu. To nie mogę, mam złamane żebro i nie mogę. Ale ma pan ciasny wyjazd stąd, ja pierdzielę. Ja mam wąski samochód. To czym pan jeździ? Niech się pan pochwali. Ostatnio żona mnie wozi samochodem marki, zapomniałem, Toyota chyba. No a jakie były pana poprzednie samochody, bo teraz ma pan zwykłą Toyotę. Nie. Jest pan takim fanem motoryzacji? Nie. Takim zajawkowiczem? Nie, nie jestem, jestem... Znaczy, chodzi panu o... odmianę męską blachary, tak? Tak, nie, dokładnie, nie, blacharz tak zwany. Nie, nie, nie jestem absolutnie blacharzem, to jest dla mnie środek transportu. Nie mam żadnych upodobań. Czyli byłoby dobrze, jakby byłoby ładny, zwłaszcza w środku go ogląda mnie. Ale to nie mam żadnych tych. Mogę jeździć połamanym samochodem, byle tylko miał te rzeczy w silnicy, czyli wkładam pedał gazu i tak dalej. Jakie piąpo będzie nam tak pikać? Ja pierdzielę. Załączymy ten pas. A co z żebrami w takim razie? Założymy, że pan nie będzie na nic składany. Prosiłbym, żeby ten wywiad, ta rozmowa, to była rozmowa apolityczna, jak najbardziej się da. Ponieważ bardzo dużo informacji można politycznych od pana dowiedzieć się w internecie. Chciałem poznać troszeczkę bardziej pana Janusza Korwin-Mikke jako człowieka, nie jako polityka. Rozmawialiśmy poza kamerami, że miał pan już dekawkę. Jakie były pana auto? Pierwszym samochodem. No właśnie. Niech ja sobie przypomnę. Niemiecka, właśnie dekawka chyba. Bardzo śmieszna, bo z rozkładanym tym dachem. Tak? Luksus, kurczę. Kurczę, luksus, panie. Tylko to... niestety, jak mnie się pojechać na Słowację, to nie udało się przejechać przez przełęcz. Silnik nie był najlepszy właśnie. Musieliśmy resztę drogi odbyć innym środkiem komunikacji. W dół jeździło całkiem nieźle. Najciekawszy samochód, którym jeździłem, to był kolegi samochód, myśmy razem jeździli, to było Citroen BL11. Też bardzo fajny samochód. B11? BL11. Tylko, że tak zwana rozdeptana żaba. Ten z kolei dobrze jeździł, tylko miał problem, że trzeba się było sobie jakieś 20 km zatrzymać i dolać ręcznie benzynę do gaźnika. Bo tam się trochę jak przepona się działa, nie można było tego nigdzie kupić, oczywiście w PRL-u. Ale jaka przygoda w ogóle. Jaka przygoda, tak. Woli pan auta elektryczne czy spalinowe? Bo teraz w ogóle moda na elektryki. Nie lubię jeździć elektrycznymi. To... Poważnie? Nie, absolutnie nie lubię aut elektrycznych. Jest mi dość obojętne, bo do tej pory elektryczne miały zawsze gorszy zryw niż benzyniaki. A teraz podobno już są takie, że mają zryw całkiem przyzwoity. No to muszę pana przewieźć jednym z elektryków w takim razie. Ja lubię samochody, które mają szybki. Nawet sobie mówiąc, nie wiem, czy pan wie, że jest jeden kraj na świecie, jak jest Szwajcaria, którym jest karany, lubię przekroczenie przyspieszenia. Tak? Tak. Nie prędkości. On może przyspieszyć nagle z 10 na 15 na godzinę, jak pan zrobi to za szybko, to pan może dostać mandat. Dla mnie samochód to jest maszyna do przerabiania przestrzeni z Korwin-Mikke w jednym miejscu, w przestrzeni z Korwin-Mikke w drugim miejscu. I tyle, także... I jak to trzeba zrobić? Zrobić jak najszybciej samochód, wymyślono nie po to, żeby było bezpiecznie, tylko po to, żeby było szybko. Żeby było bezpiecznie, to się kupuje fotel i to może nie na biegunę, bo się... Można by się wyrzucić, dokładnie. To jest taki stary, solidny fotel po babci, prawda? Dostał pan kiedyś mandat? No, wiele razy. Nie mówię poselski, tylko taki drogowy, od policji. Wiele razy dostawałem mandaty, słuszne albo niesłuszne. Najzabawniejszy mandat to dostałem, bo jak była jakaś impreza, chyba przyjechał do Polski Giscard d'Estaing albo coś, no i były potworne tłoki na drogach, ciągnięto policję z jakiejś prowincji.
No i facet miał do mnie pretensje, że na rondzie nie miałem skrętu w prawo. Ja mówię, no ale jak skręciłem w prawo, to mi skręt w prawo się wyłączył. On nie mógł tego zrozumieć, że automat mi sam wyłącza. Jaka była pana maksymalna prędkość, z jaką pan jechał kiedykolwiek? Jakieś 250-260. Możemy tą prędkość pobić. Tylko oczywiście oficjalnie na niemieckiej autostradzie. Tylko na autostradzie oczywiście, nie tutaj. Chociaż w mieście znał śpiałków, którzy by mogli z panem to... Wie pan, można to zrobić na jakimś takim pustym odcinku w nocy. Jechałem kiedyś z synem i było tam zatrzymali nas tam na pustej zupełnie jezdni, tam koło lotniska, jak się wyjeżdża na Poznań. No i tak kiwali głowami, no my do 150 tolerujemy, 170, ale nie dali mandatu. A z kolei dostałem mandat o drugiej w nocy. O drugiej w nocy stało się dwóch na hulajnogach i upchnęli mi mandat na trasie Siekierkowskiej za marne chyba 150 na godzinę. Nie, marne. W jakim aucie? No chyba nie w dekawce. Nie pamiętam, w jakim aucie już, ale mi tam upchnęli na kompletnie pustej jezdni o godzinie drugiej w nocy. Ludzie traktują prawo jak prawo drogowe. Nie jako sposób na rozwiązanie konfliktów między ludźmi, tylko jako na literę prawa takiego obiektywnego. Oni by nawet na Spitsbergenie, gdzie jest jeden samochód, też by mu upnęli za przejechanie na czerwonym świetle. Prawo powinno być przede wszystkim takie, żeby regulowało konflikty między ludźmi, a nie po to, żeby przekazało ludziom, uwaga, pani co stoi. Karaetka. A nie, żeby wskazało, że mieć, albo ja też mogę stać w takiej sytuacji, się zdarza. O rany, coś dużego nawet. Ajajaj. Nie, nic poważnego. Tak? To trzy auta roztrzaskane, to nic poważnego? Nie, ale nie poważnie roztrzaskane. W dzisiejszych czasach, kiedy jest ubezpieczenie, o tu jest policja. Nie, no do ruchu. W dzisiejszych czasach, kiedy jest ubezpieczenie, to już na nikim nie robi to wrażenia. W wyniku czego ludzie przestali zwracać uwagę na to, że coś stłukło moc. Tak? Ja nigdy, zawsze, i gdybym stłukł na przykład teraz ten samochód, to bym się popłakał. Ale nie dlatego, że pieniądze i tak dalej, tylko bardziej... Taki ładny samochód, bo bankowe samochody, ja nie jestem. Bardziej chodziłoby o to, że ujmuje to mi jako kierowcy. To prawda. Ponieważ jeżeli ja powoduję wypadek, to znaczy, że gdzieś byłem nieuważny. To prawda. Ja też uważam, że tu jest ten kierowca, który w ogóle nie robi żadnej stłuczki. To znaczy, że jeździ zbyt ostrożnie. Normalnie, zbyt ostrożnie? Tak, jeżeli pan gra w gazdę, nie wiem, pan grał w gazdę. Dwie stuczki miałem. Tak. W gazdę? Nie. W gazdę, tak się kreska i trzeba dorzucić monetę jak najdalej, byle kreski nie przekroczyć. To człowiek, który nigdy kreski nie przekroczy, nie dociąga w tej grze nigdy, więc to trzeba czasami się zadają stuczki, ale wie pan, najważniejsze, żeby w tej stuczce nie był nikt zagrożony, nie? Jak tam będzie pan tam poleci kawałek karuseli, to trudno, nie? Podstawowa zasada, jak się jedzie, to po pierwsze nikogo nie zabić, po drugie dojechać do celu jak najszybciej, po trzecie nie uszkodzić samochodu. No to trzecie dla mnie jest właśnie, pierwsze i trzecie jest najważniejsze. Ja tylko nie znoszę siedzenia w samochodzie, no bo jeżeli ja jeżdżę, proszę pana, szybkością tam załóżmy 140 na godzinę, prawda? Albo będę miał średnią 70 i tak jeżdżę całe życie, to jest mniej więcej tak, jakbym spędził ze 3 lata więzienia w dodatku skrępowany na siedzeniu i nie mogąc się ruszać. Ja to bym pan policzył, nie? Więc nie lubię siedzieć w więzieniu. A miał pan jakąś kolizję? Bo mówiliśmy wcześniej o kolizjach. Kolizję miałem kilka, ale takich niezbyt groźnych. Najbardziej niebezpieczny wypadek, jaki mi się zdarzył, to najbardziej groźne konsekwencje, to że nie przewidziałem, że przed samochodem, który przeze mnie jest drugi samochód. Ale tam nic się nie działo, bo tam były miejsce dla trzy samochody, ale facet jedący widzawie się przestraszył i zjechał na pobocze. Nikomu się nie stało, ale to był wypadek. Na czołowe, rozumiem pan, to jechał. Było miejsce dla trzy samochody, więc nie tego, ale gdyby facet się załamał albo nie zdołał zjechać na prawy
ciekawy bas, nie? Ale... Skasował pan kiedyś auto, tak, że tak poszło na całkę? Nie, tak całkiem to nie. To dobrze. Nie, nie, też... Bo dość długo ma pan prawo jazdy. Słyszałem, że od 15 roku życia pan jeździ. Tak. Raczej pan jeździ samochodem, czy raczej pan jest wożony samochodem? Tak, teraz jestem wożony. Przez coś rządowego, czy... No, przez sejmowy też czasami. Pytam o to, czy jeździ pan na przykład aplikacjami, taksi, Uber, Jeżdżę oczywiście również Uberem i Boltem. Jaki pan ma stosunek do tych Uber Boltów? Bardzo, bardzo, bardzo pozytywny. Są fajni ludzie, kierowcy. To z reguły chyba obcokrajowcy, z tego co... Z reguły ja obcokrajowcy. No, najlepszy to był, jak we Wrocławiu się gdzieś spieszyłem, to był chyba jakiś Perez albo... Perez. Nie, z Pakistanu facet. Perez, hola, te jamu! Powiedział, że dojedziemy 7 minut na dworze, dojedziemy 6,5 minuty, także zdążyłem jeszcze wbiec na peron i pociąg chwycić, także... Luksus, to życzę panu, żeby trafił pan kiedyś też na mnie, bo ja też swego czasu, no do tej pory jeżdżę Uberem, jako kierowca. Strasznie wolno pan jeździ ostatnio. No to, jak od pana Korwina dostałem taką reprymendę, no to... No, teraz to już nie wiem. Dobrze, że pan pasy zapiął. A hamulce też są zacne. Tu nic się nie zrobi. Nic się nie zrobi. Szkoda, że nie mamy kamery na. Tu się zrobi. Już jedą, zajechał. Dobra. Mógłby pan być dobrym nawigatorem, będę w rajdach czy w wyścigach kieruję, startował. Kieruję moją żoną, jak prowadzę. Nie wiem, czy jest pan poinformowany, ale około południa dzisiaj został zablokowany pana drugi fanpage na Facebooku. Tak, wiedział pan? Tak, nie wiedziałem. Właśnie dowiedziałem się 15 minut temu. No, sekretarza, który nawet był właścicielem tego fanpage'u, też nie został poinformowany o tym. To w ogóle nieprawdopodobne, co ta banda faszystów wyczynia. No tak, mówię, faszystów są gorzej, to socjaliści. Tak. Ale mieliśmy nie mówić o polityce. Dokładnie. Poprzedni fanpage miał 800 tysięcy polubień, z tego co pamiętam. Spory wyjechał 850. Aha, czyli spadała ta liczba. To oni miałem 1,5 miliona, bo ja mam pracuję wtyki w tym, w środku, w aparacie, w postie Facebooka i mówili, że mam 1,5 miliona miałem, tylko że oni tam usuwają co jakiś czas, żeby nie... No to jak ma pan wtyki, no to trzeba było tam zagadać, żeby nie usuwali. Wtyki nie mogą nic zrobić, bo jak coś zrobili, to by zostały wyrzucone razem. Wie pan co, z tym Facebookiem może być podobnie jak z YouTube'em. Ja zaobserwowałem, że na YouTubie są takie twarze, tak zwane pato twarze, które mają bana permanentnego już na YouTuba. To znaczy, jakikolwiek kanał na YouTubie by nie założyli, cokolwiek by na YouTubie swojego nie robili, no to go zdejmą. I nie wiem, czy z panem tak nie jest. Nie wiem, mój ten epizoda rap spokojnie siedzi sobie nadal na YouTubie. Facebookowi przeszkadzał, a YouTubeowi nie przeszkadza. Tak, bo to jest oddzielna platforma. Zostanie pan raperem? Nie zostanę. To była jednorazowa akcja. Jednorazowa. Ja też zostałem jednorazowo raperem. Też miałem to samo co pan, tylko że w trochę innym stylu i wykonaniu. Co pan robi w czasie wolnym? Nie mam. 78-letni starszy pan. Zawsze coś robię. Ściąga muchę w domu. Ale jak ściągam muchę, to nie mam. Co pan robi oprócz polityki? Robię politykę w domu, tam piszę. Cały czas? Gram dzieciom ping-ponga, albo pomogę lekcje robić, albo w domu coś wiercę, albo skrobię. Zarówno mam w domu ze 130, co chwilę trzeba coś, jakieś światło zmienić, także jest roboty w domu. Ma pan dom pod Warszawą, a z tego, co też łatwo się dowiedzieć, w internecie i pewnie pan nie zaprzeczy, ma pan dość bogaty majątek. Tak, w postaci około kilkunastu milionów złotych. Trudno powiedzieć, bo ceny nieruchomości się zmieniają stale, to jest nieruchomość. Już mówię, do czego brnę, bo nie pytam bez powodu. Dorobił się pan tego majątku, czy odziedziczył pan, znaczy, czy jest jeszcze inna historia? Głównie odziedziczyłem, część zamieniałem na korzystnie, na z gorszych na lepsze i tak jakoś wyszło. Ma pan też wiele fanek takich naprawdę aktywnych. Tak. Słyszałem, że wiele do biura poselskiego wiele rzeczy panu wysyłają, ciekawych. Ja już lepiej nie mówić. Chyba tak, bo też dowiedziałem się, co wysyłają. Nie, no to teraz w związku z tym... Strajkiem. Ze strajkiem kobiet się feministki się na mnie wściekły. Randki u pana wyglądają normalnie, czy jako to jak pan... W odróżnieniu od lewicy, my prawica miewamy randki, a my o tym nie mówimy.
Rozumiem. Ja podejrzewam, że lewica to są impotenci, bo tylko nieustannie gadają o swoich randkach. Och, no. I znowu, na swojej skrzynce mailowej ma pan też prawie 5000 maili od adoratorek. I to naprawdę są czasem wręcz za mocne te maile. Nie wiem, czy pan o tym wiedział, czy panu nie mówią. Dowiedziałem się. Na Instagramie ma pan nieco więcej niż ja, tam 155 tysięcy chyba. Jakieś followki tam pan zbiera. Mam. Żona to prowadzi. A, czyli jak pisze z panem, to nie pan, tylko żona. Tak, tylko żona. Ja nie. Dobrze wiedzieć. W ogóle nawet nie wiem, gdzie ten Instagram leży. To ja panu powiem. Tutaj. A kontroluje pan treści na Instagramie? Nie. Zupełnie? Żona się mnie pyta, jeżeli ma wątpliwości, to się pyta. 135. No to zaraz pana przebije. Czym zajmowałby się pan, gdyby nie był pan politykiem? Byłbym uczonym oczywiście. Jestem Jeszcze raz? Uczonym. Ja jestem z natury uczonym, a nie politykiem. Politykiem się zająłem tylko dlatego, że mnie Stefan Kisielewski się tej pamięci o to prosił. Stefan Kisielewski? Tak. Ja że robię to najlepiej, mam to robić, więc robię. No. Czyli to pana misja? To był chyba błąd. Michał Friedman mi kiedyś powiedział, słuchaj, jak zrobiłeś błąd, zajmuję się polityką, to powiedział, że kiedyś mogę z tego zrezygnować. Bo jeżeli jesteś w polityce, to jesteś wrogiem wszystkich. Natomiast gdybyś był niezależnym ekspertem, to by cię wszyscy politycy kochali i szukaliby twojej porady. Także. Jest pan też, czy był pan, jest pan mistrzem Polski? Bo nie wiem, czy ten tytuł zostaje do końca życia mistrzem Polski w brydżu. Mistrzem krajowym jest. Krajowym. To jest tytuł, to jest taki jak w szachach podobnie, to takie tytuły. Potem jest tam mistrz międzynarodowy, arcymistrz. To raczej tylko pasja, czy był to też sposób na zarobek? Zakupiony z tego żywem, bo okay. Nie mogłem znaleźć pracy, że tak powiem, jakiś normalny. Bryża pisałem trochę, książki wydawałem, bez cenzury tą specjalnej. A kiedy miał pan ostatnią wakację? Wakacje? Taki czas luźny totalnie. Nie mówię, że od internetu pan odpoczywał. W tym, we Włoszech, w Toskanii konkretnie, z rodziną. Tam rzeczywiście miałem parę tygodni wolnego, dwa tygodnie wolnego. Dawno to było? Parę lat temu, jakieś 4. I to był ostatni pana wolny czas? No, ja zawsze coś robię. No. Ja nie lubię odpoczywać. Robię to, co lubię, a skoro robię to, co lubię, no to ja bym tego nie robił, to byłbym nieszczęśliwy, nie? Ma pan paparazzi? Swoich? Moich paparazzi? Nie są moi. Nie, takich, którzy... Nie. A hejterów? Ma pan hejterów chyba? Hejterów mam, ale ku mojemu zdumieniu bardzo niewiele mam hejterów. Fanatyków więcej czy hejterów? Szokujące przy tego typu ostrej publicystce, jaką prowadzę, prawda? I mam bardzo, bardzo niewielu hejterów. Bardzo panu dziękuję. To ja dziękuję. To była ciekawa rozmowa z człowiekiem, nie z politykiem. Tak, po mojej stronie. Zapinanie pasu sprawia mi przykrość. Przykrość zwłaszcza jakąś albo złamane. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, ale bardzo ważne. Zajrzyjcie też na Instagram. Tam wstawiłem zdjęcie z panem Januszem. Możecie zobaczyć, jest bardzo śmieszne. No i zapraszam was do śledzenia następnych materiałów. Do następnego odcinka. Dziękuję wam bardzo. Cześć. Jeszcze fotkę na Insta. Może pan zrobić. Możemy zrobić sobie w środku jeszcze? Może w środku, to robimy szybko. Dobra. Tak należąco? Należąco, tak. Dobrze. Przepraszam, ale to zabawnie wygląda.